zobaczymy. Przypomnę, u zawodnika z Polski o ponad 700 koni mechanicznych, a u zawodnika jadącego lewym torem, lewą częścią toru, tylko 240 koni mechanicznych. Praktycznie 3 razy mocniejszy jest samochód Wojtka Goździewicza. I zobaczymy, zobaczymy. Troszeczkę lepszy czasowo jest bodajże Wojtek Goździewicz, z tego co widziałem na tabeli. Ale to są naprawdę, to co Adam powiedział, niewielkie różnice. I uwaga, za momencik zostanie naciśnięcie prawą nogą. Tutaj przycisk gotowości. Startują. Tu nie może być hal startu. Wystartował Wojtek Goździewicz troszeczkę szybciej. Wystartował. Zobaczymy. Jest ciasto, szybciutko tutaj małym takim slajdzikiem pojechał zawodnik Skorupacki. Jest to mniej więcej równo. Wojtek już jest złożony do pierwszego kółeczka. Bardzo podobny przyjazd jednego i drugiego zawodnika, ale chyba troszeczkę szybciej jest zawodnik Skorupacki. Wojtek tutaj próbuje to może. Jest ciasno. Jest szybszy, jest Horvat szybszy, tak, troszeczkę chodzi tutaj, zobaczymy, teraz więcej mocy pewnie się przyda na dłuższym takim slajdzie, jest ciasto, Wojtek bliziutko, ale bardzo precyzyjny jest Marko. Ponad połowa trasy za nami, jest szybko, jest bardzo podobnie, ale chyba Horvat będzie szybszy, Wojtek teraz wystrzelił jak z prosy, ciasto bierze beczkę, czy to wystarczy na to, żeby stanąć tutaj na będzie szybciutko, ale niestety nie, Horvat lepszy, brawo Marko Palian, brawo Wojtek Goździewicz.